Witam serdecznie, moi drodzy. Kłania się Łukasz M. Dzisiaj na filmie zrobimy sobie pojedynek pomiędzy naszym najlepszym napastnikiem i zawodnikiem Robertem Lewandowskim, a wschodzącą gwiazdą naszej reprezentacji. I myślę, że będzie to motor napędowy na mistrzostwach w Rosji, czyli Piotr Zieliński. Mam tutaj 10 saszetek z tej pierwszej kolekcji z Łączy nas piłka. I oczywiście szukamy tych dwóch zawodników. Jeżeli będzie karta tą, którą tutaj widzicie, to za 2 punkty. I zaczynamy. Glik. No i popatrzcie, od razu na samo wejście Robert wychodzi na prowadzenie 2-0. Maciej Rybus, Peszko i ponownie Rybus. Jeżeli chcielibyście jakieś kolejne pojedynki pomiędzy polskimi zawodnikami, bo jeszcze mam troszeczkę tych saszetek, to piszcie w komentarzach. Linety, Pazdan, Jędrzejczyk, Szczęsny i Rybus. Czyli jak na razie Rybus tam najwięcej chyba razy wpadł. 3 razy. A Ziela na razie nie było jeszcze. Mączyński. Ponownie Rybus. Jędrzejczyk, Grosicki i Glik. Paweł Szołek, Fabiański, Grosicki i jest Piotr Zieliński, czyli pierwszy punkcik, pierwsza bramka 2-1. Ale Robert odpowiada i znowu wychodzi na dwubramkowe prowadzenie 3 do 1. Fabiański, Mączyński i mamy Piotra Zielińskiego, czyli 2 do 3. I Arek Milik. No jesteśmy po pierwszej połowie. 5 saszetek otworzonych. Lecimy z kolejnymi 5. Szczęsny, Mączyński, Pazdan, Linety i Milik. Jeszcze wszystko jest możliwe. Peszko, Glik. I popatrzcie, jest Piotr Zieliński za 2 punkty. Czyli teraz to Piotr obejmuje prowadzenie 4 do 3. No piękny meczyk. Rybus i Błaszczykowski. 3 saszetki. Sytuacja zmienia się jak w kalejdoskopie. Wszołek, Szczęsny, Mączyński i patrzcie, znowu Robert Lewandowski za 2 punkty. Czyli mamy 5 do 4. Grosik. No co się dzieje? Pazdan, Teodorczyk, Jędrzejczyk, Grosicki i Krychowiak. Pozostała ostatnia saszetka. Zobaczymy, komu przyniesie szczęście. No i popatrzcie, jest Robert Lewandowski. Ta sama karta, co wcześniej wpadła. Więc jest 6 do 4. Szczęsny, Mączyński. Jeszcze wpada Piotr Zieliński i Arek Milik. Czyli 6 do 5 wygrywa Robert Lewandowski. Ciężko naprawdę było, bardzo wyrównany pojedynek. No jakby ta jedna karta, która 2 razy wpadła u Roberta, no to wynik byłby zgoła inny. Tak więc moi kochani, dziękuję serdecznie za uwagę. Jeżeli filmik się podobał, to łapki w górę. Pozdrawiam, trzymajcie się i do zobaczenia na kolejnych filmach. Cześć!